cause we're brothers first. Cause we're peeping through a lot, but it ain't over. We gon' keep it going. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? No i przyszedł czas powrotu. Mamy ostatni dzień. Już widzimy się następnym filmem w Polsce. Właśnie wykonujemy podłączenie centrali. Mamy zapięty ablów culów, nadmuch wyciąg. Tam do tych sufitów, do sufitu będziemy podłączać dzisiaj jeszcze świeże powietrze i wydmuch. Tak to wygląda. Roboty mamy akurat później po powrocie na 4 tygodnie i tutaj mamy koniec, później będzie chwilowa inna budowa i Berlin się zaczyna w listopadzie. Ja właśnie teraz wybieram kanapę do siedzenia do Ursusa. W następnym tygodniu mają ruszyć już prace całkowite wykończeniowe, ale pewnie się nie uda w tydzień. Siedzenie. Może wrzucę wam przebitkę, jakie wybrałem. Z trzech modeli chyba to jest takie najrozsądniejsze. O, tak bym podsumował dzisiejszą pracę naszą. Za chwilę koniec zmiany, jedziemy do domu. Tam podsumujemy wykopki. A potem jeszcze siłownia. Podsumujemy profil. Nochmal bitte! Super. Das werde im polnische YouTube. Tak, jestem już na mieszkaniu. Jutro w tą porę to już będę za Hanowerem na pewno. Tutaj jest ostatni dzień, ale krótszy. Pracujący i prosto wyjeżdżamy. Muszę zabrać całą to siłownię. Tutaj już sobie robię kawkę. Dzisiaj idę pierwszy raz na siłownię tutaj taką lokalną. Wejściówkę mam dzisiaj za darmo. Mam sobie obejrzeć, czy mi pasuje. 45 euro kosztuje karnet na miesiąc. No i mi to też pasuje, bo jak dzisiaj sobie wejdę za darmo, zrobię sobie plecy tak jak trzeba. I po powrocie za tydzień wykupię na miesiąc. I akurat miesiąc mamy tu być, wszystko fajnie się zgrywa. 4 czy 7 km mam do tej siłowni. Jest to nie McFit, tylko jakaś taka prywatna. Ale zawsze to na maszynach, to na maszynach, na ciężarze, to na ciężarze. Tutaj jest ograniczona możliwość, taka okrojona wersja, można powiedzieć, tych ćwiczeń. Także dzisiaj pakuję wszystko ogólnie stąd, bo mieszkanie będzie wynajmowane jeszcze przez ten czas, co nas nie będzie. Nie pozwoliła właścicielka zostawić rzeczy, żebyśmy coś tam zostawili, nawet parę groszy, ale nie cały tydzień. No bo jakbyśmy zapłacili za cały tydzień, to by ten, ale to się nie opłaca. Po prostu zabiorę. I siłownia i tak już nie wraca, bo znalazłem sobie nową. I podsumowanie moich wykopków dwutygodniowe, chociaż codziennie oczywiście nie chodziłem. Zaczniemy od tego, tak jak widzicie, łyżka, jakaś mosiężna wtyczka, to tak klamka stara, pozabieram i brzytwę. No takie ma duże, ale ciekawe, tak więc rzucę tam u siebie do tej kolekcji. A tutaj mamy tak, zaczniemy od najcenniejszego, czyli trzy sreberka piękne. No się piękne, piękne jest jedno, ale dwa jeszcze pozostałe też srebro. To są takie żetony, nie wiem dokładnie. Tutaj widać te drzewko takie jak na pfeningu. Nie wyostrzy się pewnie. I one są żelazne i obrośnięte rdzą mocno. Spróbuję to w domu rzucić w jakiś odrdzewiacz. Być może to zejdzie. Oskubiemy i zobaczymy, co to mogło być. Jakieś żetony. 5 sztuk takich. No i monetki. Te od najgorszych. To są w agonalnym stanie z Rzeszy. Adolfowe tak zwane. Je tak niestety zjada, bo były wykonane z gównolitu. Nic, one są nieczytelne, całkowicie zjedzone. Ale za to ten Adolfowy jest ładny. Nie wyostrzy czy wyostrzy? To jest dyszka. O.
Wyszedł praktycznie jakby był nie, jakby nie był w ziemi. To jest piąteczka z kłosami. No i tak jak widzieliście albo nie widzieliście na filmach, jest łanpeny angielskie, jakieś pięć bani rumuńskie. Tutaj jest szajdemunce, jeden fening. Jest potrójny szajdemunce, to znaczy trzy szajdemunce, 120, 123 talara tak zwana. Te feningi bardziej współczesne. Tutaj półmarki aluminiowe, już zbrakło stali, wszystko poszło na czołgi w tym czasie. No i guziki. Co najciekawszy guzik to jest ten, bo jest to nasz polski żołnierski guzik z orłem. Tylko teraz tak naprawdę nie jestem pewny, czy on ma koronę, czy nie ma, bo jest mocno nadgryziony. Ale może gdzieś tam w domu przypatrzę. Taką szpinkę, jakąś mankietówkę chyba. No i guziki zwykłe, jakieś kółko, tak jakby obrączka dziecięca, kolcok. Jak na 2 tygodnie, tak chodziliśmy też w sumie, może łącznie 4-5 dni, to nie jest źle. Jeszcze zrobimy podsumowanie siłowni i progresu, jaki się udało przez 2 tygodnie wykonać. I widzimy się w weekend. No i zmiatam do domu. Poćwiczone. Tak jak powiedziałem, jutro ostatni dzień, wyjeżdżam do domu, w piątek w nocy jestem, w sobotę już jestem na starych śmieciach i coś będziemy nagrywać, bo już jestem wstępnie umówiony, będziemy w Hondzie ustawiać w końcu te gaźniki, żeby można było pojeździć, to na pewno. W poniedziałek mnie nie będzie, pewnie i filmu nie będzie, bo w poniedziałek jadę na sprawy w sądzie w związku z tymi maszynami, które ode mnie z gospodarstwa poszły. Spłacam to cały czas, żebyście nie myśleli, że mam sielankę. Samo mi się kończy jedna ugoda po 500-600 miesięcznie i zaraz już robię drugą wokandę, na listopad mam trzecią wokandę za Zetora i powiem wam, wstyd się przyznać, ale zresztą wstyd, to nawet nie chodzi już o wstyd. Mniej więcej powiem wam jedną rzecz, jak to wychodzi, takiej ekstremalnej, bo teraz akurat we wrześniu mam sprawę o 35 tysięcy. Mam dopłacić 35 tysięcy do tego, co mi zabrali maszyny po prostu, że tyle brakuje. Teraz wpłaciłem 60 chyba parę, co mi się skończyło. A za Zetora to jest dopiero, kurwa, masakra jakaś. Zetor kosztował 140 tysięcy netto. VAT cały poszedł do banku, albo połowa, już nie pamiętam. Na pewno poszło coś do banku. 50% dała Unia, ceny netto, czyli 70 tysięcy. Ja sam zapłaciłem kilka rat, no niech będzie nawet, że 3 raty tylko zapłaciłem, czyli dychę, bo tam było po 3300. To ile daje? Jeszcze raz, 70 zostało po dopłacie z Unii. Ja spłaciłem dychę, niech będzie 60. Zabrali Zetora, sprzedali Zetora. Nie wiem za ile, komu, co i po co. I teraz mam dopłacić jeszcze do tego kredytu 95 tysięcy. Mniej więcej tak to wygląda. Czyli zabrali traktor i jeszcze 95 tysięcy wam zapłacić. Dlatego jedziemy też, to będziemy kwestionować w ogóle tego, co się da z adwokatem. Ale ogólnie jest padaka, nie? Jest padaka. Jest cały czas, kurwa, pieniądze przychodzą, cały czas trzeba spłacać tych skór czy synów. No i spłacone mam 3 umowy z 8. W tym 2 spłacam normalnie, bo to za hale, za silosy spłacam ten kredyt normalnie. No to znaczy, że 5 z 8, jeszcze 3 mnie czeka podpisanie jakichś ugód i spłaty tego wszystkiego. Czyli podejrzewam, że minimum jeszcze 3 lata będę w tym pierdzielonym bagnie, ale w końcu wynurzę się z tego całkowicie i zaciągnę takiego świeżego powietrza, to wtedy odżyjecie. Odżyję ja i na pewno więcej się będzie działo. Chociaż i tak uważam, że dużo udało się zrobić.
spłaciłem jeden kredyt, ale to po sprzedaży paru hektarów, co prawda. Nie wiem, jakoś trzeba wiązać koniec końcem. W poniedziałek mam wokandę, będę gdzieś tam próbował poustalać. I widzimy się jeszcze w ten weekend. Trzymajcie się, niech plon będzie z nami.